Della Music Olsztyn 2023 to już druga edycja, jaką realizujemy tutaj jako Federacja FOSA, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To jest taki element animacji społecznej, którą też realizujemy. Ja jestem animatorem społecznym i była taka idea, żeby dołączyć do tego międzynarodowego ruchu francuskiego, który ma już 40 lat, że pewnego dnia wszyscy wychodzą na ulicę, śpiewają, tańczą, bawią się i celebrują muzykę. To jest właśnie to święto Fête de la Musique. Róbmy muzykę, róbcie muzykę. I dzięki temu właśnie i połączeniu organizacji różnych podmiotów tutaj na Starym Mieście, kawiarni, restauracji, instytucji, szkół muzycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, to jest ponad 40 albo i lepiej różnych organizacji. Dzięki temu właśnie spotykamy się tutaj, bo każdy dołożył swoją cegiełkę. To jest oddolna inicjatywa społeczna, prawie że bezkosztowa, jak na tak duże wydarzenie. Oczywiście mamy tutaj kilku sponsorów, którzy dołożyli też swoją cegiełkę do tego wydarzenia, ale to już o tym za chwilę, troszkę później. A teraz, żeby nie przedłużać, bo długo bym wymieniał, oddaję głos do prezesa Federacji FOSA, który też powie, że dwa słowa. Ja dziękuję, nie przedłużę. Dzień dobry. Proszę o mnie, żebym powiedział, postaram się krótko, w wyborach żadnych nie startuję, proszę Państwa, więc może będzie krótko. Bardzo, Federacja FOSA to jest właśnie organizacja pozarządowa, ale specyficzna, bo naszymi członkami są inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacji z całego województwa, które pomagają ludziom w potrzebie. Osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dziećmi, dzieciom, osobom uchodźczym i wielu, wielu innym osobom z obszarów wiejskich. No i my wiemy, że jakby, ponieważ zawsze dla nas, dla naszych organizacji, dla społeczników, których gromadzimy dookoła siebie, a są ich setki, powiedziałbym nawet tysiące z wolontariuszami w całym województwie, w centrum uwagi jest człowiek i na tego człowieka oddziałujemy w różny sposób. Nie tylko poprzez wsparcie w znalezieniu pracy, pomoc w rozwiązaniu różnych problemów, ale też poprzez sport czy poprzez muzykę. I to jest najlepszy przykład, gdzie właśnie, tak jak Michał powiedział, zgromadziła się bardzo duża koalicja dobrych ludzi. Przede wszystkim ludzi, społeczników, artystów, muzyków, ale również, jak Państwo widzicie tutaj, wspaniałych naszych muzyków. To są właśnie przykładem osób, które dołączyły, ale i współtworzą to wydarzenie, ale również instytucji, firm, tutaj lokalnych, restauracji. I dzięki temu, to już drugi raz, no i proszę Państwa, nie wiem czy Michał odpowiedział, ale ja to podkreślę, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które dołączyło do tej imprezy organizowanej przez Ministerstwo Kultury we Francji, czyli do obchodów Święta Muzyki. Jedynym miastem i miastem, które przystąpiło dzięki koalicji tych społeczników, dzięki temu, że ludziom się chciało, żeby się w tym Olsztynie trochę zadziało fajnej muzyki, żebyśmy mogli się spotkać. A przy okazji, proszę Państwa, wykorzystujemy sytuację, wychodzą nasi wolontariusze, wolontariuszki, zbieramy środki na taką naszą kampanię Potrzebnik. Dzięki tym pieniądzom wspieramy osoby starsze, osoby samotne, osoby doświadczające przemocy. Więc kto będzie chciał, nic na siłę, zapraszamy do rzucenia się. A teraz już oddaję głos, bardzo się cieszę, że Państwo z nami jesteście. Ja Michałowi oddaję głos. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że inicjatywa, która tutaj pomysł zorganizowania takiego wspólnego śpiewania wraz z naszym ukochanym olsztyńskim zespołem Czerwony Tulipan i naszego już 20-letniego utworu Olsztyn Kocham, który pewnie wszyscy dobrze znają, wyszła od jednej właśnie z instytucji, która też zbudowała swoją scenę tutaj na tym Starym Mieście, akurat na ulicy Marii Rodziewiczównej przy Spichlerzu, od Planety 11. Także dziękujemy za ten super fajny akcent, bo dzięki nim mamy właśnie dzisiaj też tutaj zaraz inicjatywę związaną ze wspólnym śpiewaniem utworu Olsztyn Kocham. Już oddaję. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Czerwony Tulipan, proszę bardzo, przywitajmy ich gromkimi brawami. Oddaj mikrofon. Oficjalnie Was witamy na wspólnym śpiewaniu, muzykowaniu. Kiedyś już tutaj śpiewaliśmy różne piosenki. Olsztyn Kocham jest piosenką taką szczególną, ja myślę, dla olsztyniaków. Dlatego wymyślono chyba fajnie pomysł taki, żebyśmy w którymś momencie śpiewali jako cały Olsztyn. Bo ja bym sobie tak życzył na przykład, że staniemy na wieży ratuszowej z gitarą
pod ratuszem zbierze się cały Olsztyn i huknięmy ten Olsztyn, kocham to, co w serducho nam gra. Ale zanim zaczniemy śpiewać, jest tutaj również z nami chór znamienity. Agata Bylińska prowadzi ten chór, Collegium Baccalarum. Chodźcie tutaj na scenę, chodźcie. Tutaj chcemy z wami śpiewać, bo wy śpiewacie, zdaje się, tam... Tak, tam chcecie być, tak? Razem z ludźmi. No dobrze, a jesteście z Olsztyna w ogóle? Czy się tak nieskromnie zapytam? Dobrze, z gitarzystą już przećwiczyliśmy wstęp. To co, próbujemy? Może najpierw zaśpiewamy, a potem będziemy się uczyli. Jeśli ktoś nie będzie umiał oczywiście, bo może być różnie, prawda? Macie tekst, tak wydrukowany. Zobaczymy, sprawdźcie, czy wszystkie słowa tam są dobrze napisane. Aha, i proszono mnie, żeby wytłumaczyć, ja nie widzę w tym problemu, że tam jest kocham Rosjan i Białorusinów, Ukraińców to wiadomo, że kocham, ale że Rosjan i Białorusinów. Ale zauważcie, że to jest wymieniane są przeróżne, że tak powiem, grupy etniczne, ale jest zamknięcie tej wyliczanki. Kocham wszystkich tych Olsztyniaków. Są różni Rosjanie, są różni Białorusini. Tu jest mowa w tej piosence o tych, którzy tu mieszkają. O Olsztyniakach, którzy mają tam korzenie. No bo umówmy się. Dlatego jest ta mała Ameryka, ponieważ ta za oceanem stała się pierwowzorem tej piosenki. Indian wycięto w pień. Przyjechały następne z całego świata grupy i stworzyły Amerykę, mieszankę. A to u nas jak inaczej to wygląda? Kto jest tutaj miejscowym warmiakiem z dziada, pradziada? Rękę do góry poproszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję. Kto nie jest tutaj z dziada, pradziada, ręka do góry? Tak jest, dziękuję ślicznie. Rozumiecie? O tym jest ta piosenka właśnie, że ten Olsztyn stał się taką mieszanką kulturową, mieszanką różnych genów z różnych stron świata. Dlatego są między nami również geny rosyjskie, geny białoruskie, ukraińskie, niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Niemców, Mazurów, Warmiaków, Rosjan, kocham Warszawiaków, kocham Górali, Kurpiów, kocham ludzi z marmuru, ze stali, kocham Żydów i Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców, kocham ludzi z Kresu, kocham Poznaniaków, kocham wszystkich tych Olsztyniaków, kogo ludzi kocha, Olsztyn kocha, moją małą Amerykę. Olsztyn kocha, moją Amerykę. Olsztyn kocha, moją małą Amerykę. Olsztyn kocha. Kocham Łynę, zamek, park i miasto stare. Ratusz nocą oświecony jaśnie zegarami i Grunwaldzką, most Jana prostą, Kołątaja, Rzyszki, domy kocham, drzewa, niebo i nad krzywym przystań i deszcz czy w mieściu i szum po ulicach samochodów i kąpiel w szpiku, wędrówki po lesie. Kocham słońce i muzykę kocham na dziedzińcu pod lipą, której nie ma, z Kopernikiem muzykę. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę. Olsztyn kocham, moją Amerykę. Olsztyn kocham, moją małą Amerykę.
ziemia miała jakiś sens. By miała sens. Kocham Niemców, Mazurów, Warmiaków, Rosjan, kocham Warszawiaków, kocham górami, Kurpiów, kocham ludzi z marmuru, ze stali, kocham Żydów i Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców, kocham ludzi z Kresów, kocham Poznaniaków, wszystkich. Z Kopernikiem mówię.